Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie nas dzisiaj na plenarną sesję. Nasza obecność, już Pan Starosta uprzejmie, jest związana z wydarzeniem, jakie miało miejsce 28 czerwca bieżącego roku w gminie Grzegorzew. Mianowicie Rada Gminy Grzegorzew podjęła uchwałę w sprawie herbu i pozostałych insygniów gminy Grzegorzew. Jesteśmy z tego bardzo dumni i również cieszymy się bardzo, że w końcu gmina Grzegorzew ma własny herb. Dowodem tego, na dowód tego mamy uchwałę, którą za chwilkę Panu Staroście przekażemy. Zanim jednak to uczynię, wiem, że Pani Wójt chciała powiedzieć coś więcej o tym herbie, dlatego bardzo proszę Pani Wójt, oddaję. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak Pan Przewodniczący Rady wspomniał, wielkim wydarzeniem był dla nas dzień 28 czerwca. Otóż tego dnia Rada Gminy podjęła bardzo ważną, historyczną uchwałę dla nas, mieszkańców gminy Grzegorzew. Ten herb, pod którym będziemy się spotykać, będzie skupiał naszych mieszkańców i wierzymy, że ten herb będzie symbolem odpowiedzialności, bo herb to nie tylko symbol, ale przede wszystkim odpowiedzialność i to, co nas jednoczy, to właśnie ten symbol będzie nas jednoczył. Szanowni Państwo, w 1236 roku pojawiły się już pierwsze wzmianki o miejscowości Grzegorzew. Wiemy, że historia Grzegorzewa jest bardzo interesująca i bardzo ciekawa. Nie chciałabym tu robić absolutnie wykładu historycznego Państwu, gdyż macie Państwo dzisiaj bardzo ważne rzeczy. Niemniej jednak to bardzo dla nas wielkie wydarzenie i chcielibyśmy choć tylko w kilku słowach powiedzieć. Grzegorzew stracił prawa miejskie w 1870 roku i bazą dla wykonania tegoż oto herbu była pieczęć z XVI wieku, która to przedstawiała mury na tle białej czy srebrnej tablicy, bo tak mówią historyczne źródła. I na tej bazie, na bazie tej pieczęci z XVI wieku odtworzono, jak mógłby wyglądać herb. Komisja Heraldyczna pracowała nad tym przez 6 lat, szanowni Państwo. Droga do herbu była dość długa. Myśmy ogłosili konkurs, młodzież bardzo zaangażowała się. Także powiem Państwu, że przez te 6 lat trochę się działo w naszej gminie. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy tak długo czekać. Cieszę się, że to miejsce dzisiaj tam zostanie wypełnione, tak jak Pan Starosta powiedział.